programie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy dostarcza mieszkańcom kompleksowy produkt zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę, tak zwane ciepło systemowe. Nie wymaga ono prawie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika, a jest ekonomiczne i dostępne przez cały rok. Jesteśmy konkurencyjni tutaj w porównaniu do innego ogrzewania, chociażby gazowego. Nie trzeba przeglądów. Tak jak tutaj mamy przeglądy piecy, tutaj nie ma przeglądów. No i jest ekologiczne to nasze ciepło systemowe. Miejski Zakład Komunikacji przygotowuje się do sezonu szkolnego i przy okazji przypomina o możliwości wyrobienia OPE, czyli Ostrowskiego Biletu Elektronicznego. Każdy może sobie go wyrobić, co istotne, bezpłatnie. Ten bilet można wyrobić u nas na ulicy Lotniczej, w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji, również w siedzibie spółki Wodkan, tam mamy swój oddzielny punkt. Miasto Ostrów Wielkopolski przedłożyło umowę z Miejskim Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO na usługę zbierania odpadów komunalnych. Podpisanie umowy poprzedziły negocjacje. Spółka uzyskała 5% podwyższenia ceny wartości usługi i taka umowa została podpisana. Pod koniec roku przystąpimy do kolejnych negocjacji. Tegoroczny sezon letni CRK Zieleń i Rekreacja może zaliczyć do udanych. Dzięki dobrej pogodzie miejski basen i płuca Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Piaski Szczygliczka, przyciągnęły tłumy mieszkańców. Basen funkcjonował tak naprawdę pod rygorami sanitarnymi w pewnych obostrzeniach w związku z COVID-19. Te ograniczenia głównie tak naprawdę dotyczą ilości osób, które mogą tutaj na tym basenie być. Na Piaskach matka się zupełnie inaczej, obieg odkryty, obostrzenia dotyczą tak naprawdę dezynfekcji. Ciepło systemowe to kompleksowy produkt, który zapewnia mieszkańcom ogrzewanie i ciepłą wodę. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy dostarcza go do budynków za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe jest konkurencyjne cenowo, bezpieczne i niezawodne, a także nie wymaga prawie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Jest ekonomiczne i dostępne przez cały rok. Jesteśmy konkurencyjni tutaj w porównaniu do innego ogrzewania, chociażby gazowego. Nie trzeba przeglądów. Tak jak tutaj mamy przeglądy piecy, tutaj nie ma przeglądów. No i jest ekologiczne to nasze ciepło systemowe, tak? Bo mamy kogenerację, wytwarzamy jednocześnie prąd i ciepło. To ciepło sprzedajemy dla mieszkańców, wytwarzamy prąd, też sprzedajemy. A przy kogeneracji mamy lepsze wykorzystanie tutaj paliwa, tak? Jest w większej sprawności ten układ. No i mamy odnawialne źródło energii, oparcie o biomasę. Też kogeneracja, gdzie mamy zieloną energię. Ostrowski system ogrzewania charakteryzuje bardzo niska awaryjność, która możliwa jest dzięki dostarczaniu ciepła z niezależnych źródeł. OZC jest również bardzo przyjazny ekologicznie i przestrzega surowych norm ochrony środowiska. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom miejska spółka utrzymuje niski wskaźnik strat energii podczas dostarczania ciepła, a także redukuje emisję szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. System Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego OSC zasilany jest z dwóch źródeł ciepła. Głównym punktem wytwarzania ciepła jest elektrociepłownia przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie odbywa się produkcja ciepła w kogeneracji, czyli wraz z wytwarzaniem energii elektrycznej, źródłem uzupełniającym oraz zabezpieczającym południową stronę miasta jest kotłownia gazowa przy ulicy Wrocławskiej. Ostrowski bilet elektroniczny to bezkontaktowa elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. E-bilet występuje w dwóch rodzajach, jako karta na okaziciela oraz jako karta spersonalizowana imienna.
E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane w systemie. Każdy może sobie go wyrobić, co istotne, bezpłatnie. Ten bilet można wyrobić u nas na ulicy Lotniczej, w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji, również w siedzibie spółki Wodkan, tam mamy swój oddzielny punkt. Do jego wyrobienia niezbędne jest wypełnienie krótkiego wniosku, gdzie określamy swoje dane osobowe, jak również przysługujące pasażerowi ulgi oraz zdjęcie. Priorytetem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji jest wymiana taboru autobusowego. Po Ostrowie jeździ coraz więcej autobusów elektrycznych, dzięki czemu miasto jest liderem elektromobilności w Wielkopolsce. W obecnym okresie jesteśmy na etapie wnioskowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zakup autobusów, kolejnych 8 sztuk autobusów elektrycznych wraz z dedykowanym systemem ładowania. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Czekamy na decyzję. Od 1 września zacznie obowiązywać szkolny rozkład jazdy. Będzie on ważny również w przypadku nauki hybrydowej związanej z epidemią COVID-19. Miasto Ostrów Wielkopolski przedłużyło umowę z Miejskim Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA na usługę zbierania odpadów komunalnych do końca 2021 roku z zapowiedzią przedłużenia jej o kolejny rok, czyli do 2022. Podpisanie umowy poprzedziły negocjacje. Spółka uzyskała 5% podwyższenia ceny wartości usługi i taka umowa została podpisana. Pod koniec roku przystąpimy do kolejnych negocjacji. Widzimy galopujące wzrosty ceny paliwa. Nie wiemy, jak będzie kształtowało się najniższe wynagrodzenie od początku 2022 roku. Są to wszystko czynniki, które wpływają na ceny i które będą negocjowane pomiędzy miastem a spółką. Potwierdzeniem kompetencji i fachowej obsługi są posiadane przez spółkę certyfikaty jakości ISO 14001 oraz 9001. Miejski Zakład Oczyszczania posiada dziś również jedną z najnowocześniejszych flot, wzbogaconych w zeszłym roku o 3 nowoczesne śmieciarki przeznaczone głównie do obsługi frakcji bio. Umowę z Miejskim Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami mogą zawierać również właściciele niezamieszkałych nieruchomości, którym spółka oferuje nie tylko konkurencyjne ceny, ale przede wszystkim indywidualne terminy opróżniania pojemników oraz dogodne warunki płatności. W ramach tej umowy oferujemy, nieodpłatnie dostarczamy pojemniki o odpowiedniej pojemności uzależnionej od działalności, jaką dana osoba prowadzi, i opróżniamy te pojemniki z określoną częstotliwością. Częstotliwość również dopasowujemy do prowadzonej działalności. Indywidualną ofertę spółka przedstawia swoim klientom po określeniu specyfikacji działalności firmy, rodzaju odpadów, a także szacunkowej ich ilości. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o zakazie mieszania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych z odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Tegoroczny sezon letni CRK Zieleń i Rekreacja może zaliczyć do udanych. Dzięki dobrej pogodzie miejski basen i płuca Ostrowa Wielkopolskiego, Piaski Szczygliczka przyciągnęły tłumy mieszkańców. Basen funkcjonował tak naprawdę pod rygorami sanitarnymi w pewnych obostrzeniach w związku z COVID-19. Te ograniczenia głównie tak naprawdę dotyczą ilości osób, które mogą tutaj na tym basenie być. Na Piaskach macie się zupełnie inaczej, obieg odkryty, obostrzenia dotyczą tak naprawdę dezynfekcji osób korzystających z atrakcji. Także możemy tutaj wszystkie obiekty mieć otwarte dla ludzi. One funkcjonują, jest to park linowy, jest to park olbrzymich owadów. W każdą niedzielę od godziny 13 do 20 uruchamiamy kolejkę turystyczną. Spółka CRK Zieleń i Rekreacja kolejny raz otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację na projekt edukacyjno-informacyjny pod hasłem
Ostrów mówi: żyj ekologicznie. Kampania informacyjna dotyczyć będzie trzech zagadnień: zagrożeń związanych z niską emisją, gospodarki odpadami oraz retencji. W ramach przedsięwzięcia ogłoszony zostanie konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Na projekt Ostrów mówi: żyj ekologicznie CRK Zieleń i Rekreacja otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości 26 100 zł. Gościem Wiadomości Komunalnych był prezes CRK Zieleń i Rekreacja Wojciech Białas. Panie prezesie, możemy zaliczyć ten sezon, który jest już na finiszu, do udanego? Tak, sezon z całą pewnością można zaliczyć na wszystkich obiektach do udanego. Cały czas na obiektach coś się dzieje. Basen funkcjonował tak naprawdę pod rygorami sanitarnymi w pewnych obostrzeniach w związku z COVID-19. Te ograniczenia głównie tak naprawdę dotyczą ilości osób, które mogą tutaj na tym basenie być. Aczkolwiek dla naszego obiektu jest to ponad 2000 osób jednocześnie w danym momencie. Na piaskach macie się zupełnie inaczej, obieg odkryty, obostrzenia dotyczą tak naprawdę dezynfekcji osób korzystających z atrakcji. Także możemy tutaj wszystkie obiekty mieć otwarte dla ludzi. One funkcjonują, jest to park glinowy, jest to park olbrzymich owadów. W każdą niedzielę od godziny 13 do 20 uruchamiamy kolejkę turystyczną. Ona jest tutaj dostępna dla osób indywidualnych. Zapraszamy również grupy, są to półkolonie, kolonie, a także przyjmujemy już zapisy na wrzesień, październik grup zorganizowanych choćby dla przedszkoli, szkół, czy po prostu osób, które chcą grupowo się tą kolejką przejść. Jakieś inwestycje planujemy teraz na tych obiektach? Tak, na obiekcie Piaski Szczygliczka największą inwestycją, która tak naprawdę jest już na ukończeniu, jest to budynek konferencyjno-gastronomiczny Laguna. Jesteśmy tam już naprawdę po ostatnim przetargu na roboty wykończeniowe. Firma lada moment będzie wchodziła. Pozostały nam do wykonania posadzki, pozostały nam do wykonania toalety. No i o tym sobie szerzej o tym sobie powiemy szerzej we wrześniu. Tak? Jakiś konkurs został ogłoszony, tak? O którym chcemy powiedzieć jeszcze. Tak, pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Tutaj od kilku lat organizujemy akcję pod hasłem Żyj ekologicznie. Akcja ta tak naprawdę dotyczy trzech aspektów. Pierwszy aspekt to niska emisja i to pozostało. Drugi aspekt to segregacja odpadów oraz trzeci aspekt to mała retencja. Chcemy się wpisywać w programy miejskie, gdzie miasto cały czas walczy z niską emisją, stąd też dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Tak samo mała retencja, gdzie dofinansowanie na zbieranie wód deszczowych oraz cały czas nauka segregacji, bo to w tych czasach jest bardzo ważne. I tu tak naprawdę stoimy przed otwarciem konkursu, który skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych, klasy od 1 do 3, od 4 do 5 oraz 6 i 7. Dla wszystkich najlepszych klas, jak co roku przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody.